Nie ma co ukrywać, że inwestycje drogowe wpływają na codzienny komfort życia mieszkańców. Władze miast, inwestując w budowy i remonty dróg, chodników oraz oświetlenia ulicznego, mają na celu poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa swoich obywateli. I tak się dzieje ostatnio w Wieluniu. Na początek tak zwana Stara Ulica Fabryczna i generalna modernizacja drogi oraz chodników, m.in. w okolicy siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Co tutaj się dzieje? Droga została praktycznie całkowicie rozebrana. Nowa droga to właściwie nowa konstrukcja, nowa nawierzchnia. Dodatkowo na całej długości przewidujemy przynajmniej po jednej stronie chodnik. Po tej drugiej stronie chodnik będzie się pojawiał tam, gdzie będzie to możliwe, ale powstaną też właśnie po tej drugiej stronie miejsca postojowe. No i powiedzmy, chcieliśmy zachować tutaj ciągłość, tak żeby powiedzmy piesi, którzy udają się z ulicy Fabrycznej, czyli pracujący tutaj w zakładach, w stronę miasta, osiedli, mogli bezpiecznie, w sposób taki niekolidujący z ruchem pojazdów, przejść. Tak? Do tej pory tutaj nie było chodnika, jezdnia była w stanie fatalnym. Więc myślę, że tutaj poprawa bezpieczeństwa będzie znacząca. Dodatkowo tutaj został też wybudowany kawałek kanalizacji deszczowej. No, docelowo w ciągu do zakończenia robót ten rów, który tutaj jest za nami, też zostanie zakryty. Ten rów przydrożny, tamtego kanału, który jest kawałek dalej, no tutaj ruszać nie będziemy. Generalny remont Starej Fabrycznej jest niejako dopełnieniem tego, co w tej części miasta działo się w 2015 roku. Jak wiemy, generalnie przebudowano wtedy całą ulicę Fabryczną, prowadzącą m.in. do kilku wieluńskich firm. Pytamy jeszcze o termin zakończenia inwestycji. Koszt zadania to jest niecałe 600 tysięcy złotych. Wykonawca wszedł na plac budowy w tamtym roku, jednak już powiedzmy ta kulminacja taka właściwa robót nastąpiła w ostatnich tygodniach. Planujemy zakończenie robót do jesieni tego roku. Właściwie termin umowny to jest 30 października 2017 roku. A teraz kolejna część miasta, praktycznie samo centrum. Chodzi o budowę ulicy Chopina na odcinku od Moniuszki do Staszica. Wartość kosztorysowa zadania wynosi niemal 1 000 000 zł. Jest to jedno z większych zadań drogowych w bieżącym roku. Liczymy na to, że usprawni to tutaj powiedzmy komunikację samochodową w tym rejonie. Jest to miejsce newralgiczne i takim miejscem pozostanie. Rozważaliśmy, czy rozważano wcześniej połączenie tej ulicy z ulicą Popiełuszki. No właśnie, bo to jest dosłownie kawałeczek, czemu nie? To jest dosłownie kawałeczek, jednak powiedzmy tam ciut niżej, na wysokości Kauflandu, mamy w godzinach szczytu i nie tylko w godzinach szczytu prawdziwy kocioł. Powiedzmy drugi taki kocioł stworzyli, gdybyśmy przedłużyli tę ulicę do ulicy Popiełuszki, stworzylibyśmy w tym miejscu. Dlatego urywamy ją póki co na ulicy Chopina i na ulicy Staszica i myślę, że to tak pozostanie. Niemniej jednak zostawiliśmy sobie tutaj taką powiedzmy furtkę, czyli ulica tak została zaprojektowana, że wbija nam się tutaj w ten pas, który jest własnością gminy. Remontowana jest również sama ulica Staszica na odcinku od zjazdu na dworzec autobusowy do ulicy POW, a zakres prac obejmie położenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonych fragmentach, przebudowę zjazdów, krawężników i chodników, dobudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od Stodolnianej do zjazdu na dworzec. Termin zakończenia tej inwestycji to jest 1 października 2017 roku. Jednak widząc powiedzmy tutaj zaangażowanie robót budowlanych. Pewnie będzie też przed terminem. Będzie prawdopodobnie przed terminem. No, robotnicy są tutaj obecni praktycznie od 20 dni. A w ramach, wcześniej mówiliśmy właśnie tutaj o tym łączniku, a jeżeli chodzi o przebudowę całej ulicy Staszica, to obejmuje budowę nowych chodników, dobudowę w miejscach takich powiedzmy, w których nie było, ale w których są wymagane tu właśnie na wysokości tego skrzyżowania, czyli dojście do przejść dla pieszych właściwie. Dodatkowo tutaj w dolnej części, to z tych 200, około 200 metrów kanalizacji, to jest 100 kilkadziesiąt metrów pojawia się tutaj w tej dolnej części, czyli od wysokości właśnie tego miejsca, w którym stoimy na dół. To jest wypłaszczenie, stąd też ta deszczówka. Tutaj i
w rejonie od tego miejsca do ulicy POW właściwie mamy tylko remonty chodników, remonty zjazdów i cząstkowe remonty nawierzchni. Kolejną inwestycją drogową w trakcie realizacji jest budowa drogi w Rudzie na ulicy Długiej. Jednak więcej o tym oraz o wspomnianych już w naszym materiale drogowych inwestycjach powiemy w temacie tygodnia, gdzie więcej informacji od naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego.